Osobiście brałem udział w kradzieży papieru z portu rzecznego. Wyglądało to w ten sposób, że podjeżdżaliśmy samochodem na wyznaczone miejsce i posługując się fałszywymi papierami, przechwytywaliśmy papier, który jechał na wózku widłowym. Kierującemu wózkiem dawaliśmy na przykład 10 tysięcy złotych i kazaliśmy ładować papier do naszego samochodu. Następnie cięliśmy ten papier w zakładzie prywatnym przy ulicy Nowotki, tuż pod głównym gmachem SB. Gdy tak siedzimy nad bimbrem, ojczyzna nam umiera, gniją w celach koledzy, wolno się kręci powielać. Drukujemy ulotki o tym, że jeszcze żyjemy. Grozi nam za to wyrok 10 lat więzienia. Gdzieś niedaleko patrol jednego z nas zatrzymał. Pijemy jego zdrowie, w więziennym domu się przyda. Gdy tak siedzimy nad bimbrem, ojczyzna nam umiera. Wolno się kręci powielać. Wolno się kręci powielać. Wolno się kręci powielać. Drukujemy ulotki o tym, że jeszcze żyjemy. Grozi nam za to wyrok 10 lat. Więzienia. 10 lat więzienia. 10 lat więzienia. Gdzieś niedaleko patrol jednego z nas zatrzymał. Pijemy jego zdrowie, w więziennym domu się przyda. Domu się przyda. W więziennym domu się przyda. Siedzimy nad bimbrem. Ojczyzna nam umiera. Gniją w celach koledzy. Wolno się kręci powielać. Drukujemy ulotki o tym, że jeszcze żyjemy. Grozi nam za to wyrok 10 lat więzienia.